to literacki debiut Janny Chmielewskiej. Książka ukazała się w 1964 roku. Jeśli wierzyć pisarce, to jest oparta na wydarzeniach, które miały miejsce naprawdę. Książka oparta jest na intrydze, która właściwie koncentruje się wokół rozmów telefonicznych i tajemniczych mężczyzn, którzy w te rozmowy się włączają. Jak mówią czytelnicy, fabuła jest dosyć zawiła i trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby się nie pogubić. Książka składa się z dwóch części. Wynika to z tego, że Janna Chmielewska, pisząc Klin, najpierw napisała tę część pierwszą. Wydawca tutaj jasno określił, że jeżeli książka ma być wydana jako powieść, trzeba dopisać drugą część. Pisarka rzeczywiście tych zmian dokonała, ale i tutaj dosyć często pojawia się to w opiniach. Ta druga część już nie łączy się tak z tą pierwszą i stanowi właściwie taki osobny byt. Tak jak u Joanny Chmielewskiej, chociaż jest to jej debiut, właściwie jest to już jej zapowiedź, taka pełna zapowiedź jej twórczości. Mamy trochę romansu, mamy intrygę kryminalną i i mamy typowe poczucie humoru, takie, które kojarzymy z Joanną Chmielewską. Jeżeli nie wystarczy Wam tylko książka, zachęcamy Was do obejrzenia filmu. W 1966 roku powstało Lekarstwo na miłość w reżyserii Jana Batorego. Ciekawe, że scenariusz do tego filmu razem z reżyserem współtworzyła Joanna Chmielewska. Ciekawe jest to, ponieważ film znacznie różni się, jeśli chodzi o zarys fabuły, znacznie różni się od tego, co znajdziecie w wersji książkowej. Niemniej jest to film w znakomitej obsadzie aktorskiej, świetnie zagrany, świetnie nakręcony, więc serdecznie Wam polecamy, oczywiście oprócz Klin.